Jeżeli stałby za tobą facet z siekierą i ja bym to widziała, a ty nie, bo byś się nie widziała w tym trompeterze, czy jak to tam, się tam czy nazywa. Czy lustra by nie było? No to rozumiesz, to ja go muszę powstrzymać. Oczywiście mogę powiedzieć, że nóż tak samo służy do krojenia chleba, jak do zabicia kogoś, prawda? No. Nie, uważam, że sztuczna inteligencja nie jest nożem, którym można pokroić chleb. Naprawdę, drodzy widzowie, mieliśmy takie czasy, że się podnosiło i się mówiło, poproszę, poznaj numer taki i taki, a pani odzwaniała. I albo na poczcie kiedyś, się zamawiał, na poczcie. Już nie mówiąc o międzynarodowym. Mława, kabina 3. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru, a dzisiaj naszym gościem jest no, chyba najbardziej znana polska pisarka. Nie będę tego prostować, dobrze. Wiesz, to, jak ludzie tak pisali, będzie, że mam 16 hektarów i basen, to sobie pomyślałam, no chyba głupia bym była, żebym to prostowała, a nuż będę miała basen i 16 ale hektarów. Ale to myślisz, że to tak można wyafirmować? Tak, ta, afirmujmy. Ta, afirmujmy. Parę rzeczy, no to o których nie będziemy dzisiaj mówić. Za 20 hektarów, to co tak skromnie? I dwa baseny. Nie? Wiesz, basen to brzmi dumnie. No chyba, że ale w kontekście szpitala, tak? Tak, nie, 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 o szpitalu no, nie będziemy gadać, bo po co? A... Co byś chciała wiedzieć? Ja ci powiem, co ja bym chciała wiedzieć. Ja bym chciała wiedzieć, czy ciebie trochę nie denerwuje, że kiedy przychodzisz na wywiad, to zawsze o miłości. Słuchaj, no, mnie denerwuje tyle rzeczy, że twój program jest za krótki, żebym dzisiaj o tym opowiadała, a poza tym może być ocenzurowany. Aha. A po co ci to? I ja pomyślałam sobie, nie, właśnie dokładnie powiem ci, że o to chciałam zapytać, bo też w rozmowie, którą niedawno miałeś się z Małgorzatą Ome, mówiłaś o gniewie i że gniew jest dla ciebie siłą napędową. I pomyślałam sobie, że właśnie to wszystko takie zawsze, ta miłość takie trochę słodkie, a ten gniew mnie tak... Ale wiesz, miłość wcale nie bywa słodka, ona no, też bywa. Bywa. No bywa, nie właśnie, no chociażby twoje takie najbardziej znane powieści i nawet te tytuły, prawda? Nigdy w życiu, czy ja wam pokażę, tak, no to jest gniew, ale tym jest siła też. Wiesz co, gniew możesz zużyć na różne sposoby. No. Albo go zużyć i nic z tego nie będzie, tylko się będziesz sama denerwować. Niepotrzebnie. Albo ten gniew przekuć w coś bardzo twórczego. Na przykład ja się zdecydowanie zgniewałam na przykład na dostępne informacje. Za czasów Tuska 500 hektarów, 510 hektarów ziemi było sprzedawanej cudzoziemcom, za czasów Kaczyńskiego 5200 hektarów. I ludzie o tym nie wiedzą. No, teraz mi możesz powiedzieć, jak ten mój słuszny gniew mogę przekuć, jak nie mam dostępu do telewizji publicznej. No nie, pójdziesz do urny głosować i to będzie w takiej sytuacji. Ja nie pójdę do urny. Do urny pójdzie mój głos. Oczywiście, że będę głosować. No ale rozumiesz, to mnie bardziej w tej chwili drażni. W miłości jest tak, że jesteśmy zagniewani albo wściekli wtedy, kiedy wymyśliliśmy sobie drugą osobę, zakochaliśmy się w tym wymyślonym człowieku, a tu się okazuje, że to jest normalny ten, jak takie jest krótkie, brzydkie słowo. No może być. Rozumiesz, jesteśmy zagniewani na niego zamiast być zagniewanym na siebie. Mhm, niestety. No ale jeżeli jesteśmy tak zagniewani na siebie, no to wtedy depresja. A jeżeli mamy właśnie gniew, ale no to oczywiście to wewnątrz. Z depresji nie ma, natomiast wiesz, możesz się wkurzyć, przekopać ogród sąsiada, jeżeli nie masz swojego. Możesz napisać książkę, no, możesz schudnąć nawet ze złości. No. Możesz zacząć dbać o siebie, możesz coś zrobić, żeby, nie wiem, innym pomagać. No możesz też siedzieć w swoim skromnym domeczku i przeklinać, co ja robiłam bardzo wytrwale. I coś nakłuwać szpileczką też, czy nie? Wiesz co, z tym to bym uważała. Działa, bo, tak? To w dwie strony działa. Tak, aha, wiesz co,
raz nakułam jako młoda dziewczyna jedno zdjęcie bardzo nieprzyjemnego faceta, męża mojej przyjaciółki. A potem on powiedział, i tak cię znajdę, i tak będziesz miała raka. Ale odkuwam wszystkie rzeczy, co powiedziałam. Natomiast spotkałam wtedy znakomitą, cudowną osobę, Lidię Boniecką, która mi powiedziała, Kasia, im gorszy gniew czujesz, tym bardziej staraj się wysyłać dobre myśli do tej osoby, ponieważ ten gniew wyłącznie tobie szkodzi. Aha. Ta druga osoba nie ma bladego pojęcia, że ty się wkurzasz, albo ma blade pojęcie i jest z tego zadowolona. Zadowolona, tak, oczywiście, prawda? No. Jakież ja uczucia musiałem budzić, żeby teraz ona nie spała, miała depresję, schudła, przytyła dowolnie. Więc nie, więc dosyć. Gniew. I teraz zobacz, że też nie we wszystkich, ale przynajmniej właśnie tych najbardziej znanych twoich powieściach, których teraz powiedziałam, które były zekranizowane, to właśnie jest ten taki trójkąt dramatyczny, czyli właśnie, że jest ta kobieta, która została skrzywdzona przez tego mężczyznę. No i ona, jednej jest facet też, który myślał, że został skrzywdzony. No tak, ale potem jest też, no szczególnie to właśnie w Nigdy w życiu, tak? To jest właśnie też ta kara, tak? Dla tego męża. No, oczywiście, niech tak ma. Jak nawet tam, gdzie jest wina, tam kara musi być. Zbrodnia i kara. Oczywiście. Wiesz co, to nie o to chodzi, żeby ten człowiek był bezkarny, który na przykład ciebie krzywdził, albo krzywdził twoje dziecko, albo krzywdził kogokolwiek, psa, kota, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, że jeżeli ty będziesz hodować wyłącznie tę złość w sobie, to ona cię zeżre. No. To weź, donieś, napisz, zajmij się kotami, psami, dziećmi i tak dalej. A to, że my komuś wybaczamy w sercu, nie znaczy, że ten ktoś jest bezkarny. I mam nadzieję, że to zobaczymy niedługo. No właśnie, widzę, że ty po prostu powracasz. Jeżeli chodzi o różne inne rzeczy. Proszę państwa. Nie może być tak, wiesz, że ktoś nam pluje w twarz, obraża, kłamie, mówi bzdury. Państwo widzieli, chodzi o politykę Kasi. Teraz chodzi o politykę. I Kasia, która jest ciągle Jestem apolityczna. Tak, ale nabuzowana emocjonalnie. Dlatego, że ale to ty zło się dzieje wtedy, kiedy dobrzy ludzie milczą. Jeżeli ja jestem dobrym człowiekiem, posiadam pewne informacje, widzę i czuję to, czego inni ludzie zobaczyć nie mogą, bo na przykład oglądają tylko TVP, to po prostu aż mi się robi ciężko na sercu, że można tak siebie traktować, że można tak nie wiedzieć. No jeżeli stałby za tobą facet z siekierą i ja bym to widziała, a ty nie, bo byś się nie widziała w tym trompeterze, czy jak to się tam czy nazywa. Czy lustra by nie było? No to rozumiesz, to ja go muszę powstrzymać. To moim obowiązkiem jest pociągnąć cię za ręce, żeby on cię nie uderzył, albo wytrącić mu siekierę. Amen. Amen? No nie wiem, czy amen, bo powracasz przed programem też. Powracałaś do tego tematu, a można powiedzieć, że jesteś w takim momencie swojego życia szczęśliwym. W jaki sposób? Zasadniczo prawie jestem w szczęśliwym momencie. Wiesz, no uciekłam rok temu spod łopaty. Jakoś dzięki cudownemu lekarzowi i cudownej lekarce. Jedna, bo była na tyle uważna, że jako osobę palącą mnie wysłała na badanie, które prawdę powiedziawszy mi nie przysługiwało. I tam znalazła coś, a mojemu lekarzowi Winierskiemu cudownemu, no to, że mnie uratował. Najpierw pociął. Przeszłaś operację, tak? A potem jak przyjechałam sama na zdjęcie szwów, żeby mu pokazać, że już jestem taka cudowna i sama jeżdżę samochodem. Nie chciałam męża denerwować, bo on by się bardziej denerwował. To powiedział, Kasiuniu, nie zdejmujemy ci dzisiaj szwów, bo jutro idziesz na poprawkę. Ale rozumiesz, no w dobrych rękach byłam, więc nie ten czas. I nie złościłam się na przykład w szpitalu. Aha. Nie złościłam się ani na to, że jestem chora, ani na to, że są inni chorzy, ani na to, że tam jest straszne jedzenie. Ale też ludzie nie przychodzą do szpitala po to, żeby jeść, nie? No, to nie restauracja. Tylko natomiast cudowni pielęgniarze i cudowne pielęgniarki. Rozumiesz? No więc staram się patrzeć na to, co jest dobrego jednak, mimo wszystko.
Tak zaczęłyśmy naszą rozmowę jeszcze tym, że rzeczywiście znamy się od bardzo wielu lat. Nawet właściwie była od bardzo dawna. I nawet była taka śmieszna sytuacja, ja tobie przypomnę, a państwu opowiem, że no miałyśmy wspólne przyjaciółki przed laty. Ja znam ciebie tak właśnie z opowieści, kilka razy cię widziałam, ale tam było Kaśka Madalińska, Kaśka Madalińska, Kaśka Madalińska. Fuj. Potem tak, w każdym razie nie bardzo było miło. I potem wyszła twoja książka i wszyscy mówili, o, że Grochola taką super książkę pisała i ja tą książkę wziąłam i nie zerknęłam na zdjęcie, które było z tyłu, ale czytam, bardzo mi się podoba, ale mówię, no nie, ale to jest... To jest przecież Ania. Nie, to jest Ania, to jest dom tej Ani weterynarz. Te zwierzęta, naszej które opisują cudowniki. I ma jeszcze siostrę Zośkę i jeszcze coś. Mówię, no nie, to niemożliwe, żeby tak było. I jeszcze te okruchy w łóżku. To wszystko zaczęło mi się składać. W końcu patrzę na to zdjęcie, przyglądam się. Mówię, no Madalińska, Kogrochola. No zadzwoniłam do Ani. No jasne, no to przecież ona. No i więc... A znałaś te wszystkie opowieści, dlatego że nasza przyjaciółka miała bardzo smaczne opowieści o zwierzętach. Zostawi o zwierzętach i nie tylko. Tak. Możemy powiedzieć parę smacznych historii o zwierzętach i tak nie tylko. Ale to ty mów, bo one są świńskie, te co ja znam. No, ja też znam nieświńskie i może też tak, no nie wiem, no... A nie pożegnałyśmy w zeszłym roku i tak trochę zaczęłyśmy naszą rozmowę jeszcze przed wejściem do pań studia. Tak. I trochę ze śmiechem, ale też, że właśnie kilka z żalem też ważnych, bliskich osób no odeszło. No i właśnie i z tego się składa życie, więc no. Ale zauważ, Monika, że jeśli kogoś nie kochamy, to nie żałujemy, że odszedł i nie cierpimy. Więc warto jest jednak do tej miłości się przywiązać jako do czegoś najważniejszego w naszym życiu. No ale wtedy... Ona jest ukupiona potem cierpieniem. No. Potem lub przedtem, lub w międzyczasie. No prawie, ale co, oddałabyś prawie zawsze, to? Prawie zawsze. Chyba nie. Tak myślę sobie czasami o zwierzętach, że to właściwie jest takie trochę z naszej strony świadome narażanie się na ten ból, który przychodzi, no bo one zawsze... Tak, no, ale im dajesz coś... całe życie. No. One są całe życie z tobą, prawda? A to, że wiesz, nie jest odwrotnie. Dużo zwierząt jest u ciebie zawsze w książkach. No dużo. No, bo też i w twoim życiu. No, od, wiesz, szczurów, rybek, tak, spuszczanych do wodociągu, takich małych, takich biegających, takich, co moja córka z jeziora uzbierała. Nie wiem, co to było do dzisiaj, ale miało tam kleszczyki i w ogóle. Ale mam nadzieję, że one się uchowały potem w Wiśle, prawda? No tak, miejmy nadzieję. Zwierzęta są fajne, mężczyźni też. Pamiętam, jak to było, brałaś udział wtedy akurat w Tańcu z Gwiazdami. Aha. I jako starsza pani. I spotkałyśmy się wtedy jakoś, też nie pamiętam dokładnie gdzie. Nie było to u żadnych z naszych znajomych, jakieś chyba przyjęcie. Tak. Tak. I ja... zaczęłam jakoś, czy ty zaczęłaś rozmowę, w każdym razie w pewnym momencie ty mi zadałaś pytanie, no a co tam, a tam u ciebie tam ten, z miłością, z kim teraz jesteś? Tak, tak, tak. Z kim teraz jesteś? Czy jesteś szczęśliwa? Czy jesteś szczęśliwa, chyba, tak, no. Czy tego, czy właśnie, nie wiem, ale chyba ci chodziło o miłość. A ja mówię, Kasia, to już, mówię, to już jest za mną, to już jest w ogóle, co ty? To już, jak ty możesz tak mówić, czy coś tam? Ja to od tego czasu się parę razy zakochałaś, dodaj. No, może tak ze dwa razy, nie tak dużo. A ja mówię, ale ty chyba wtedy byłaś też chyba, nie wiem, czy nie byłaś sama, czy byłam. Chyba wtedy byłaś sama. I ty mówisz, a ja nie tracę nadziei i jeszcze wiem, że byłaś. Mówi, i nie możesz tracić nadziei, bo wtedy nie przyjdzie do ciebie, musisz czekać, a przyjdzie. No, oczywiście. No. To było to przyjęcie, na którym pomyliłam mojego ukochanego premiera Belkę z aktorem znanym. Tak? Opowiedz. To było. Już opowiadałam i mam nadzieję, że mi to wybaczył. Było to znane nam przyjęcie, mnóstwo osób i mnóstwo różnych sławnych osób. I, no ale opowiedziałam, widzisz, ten. Już koniec, to wyciąć, no. Więc od początku, tam to wytniemy. Dobrze. Przyszłaś na przyjęcie. Przyszłam dużo na znanych przyjęcie. Osób. Bardzo dużo znanych osób. Siedziałam troszkę onieśmielona koło bardzo fajnej pani, z którą rozmawiałam. Ona też nie piła, ja też nie piłam, bo przywiozłam różne inne osoby.
Więc się poznałyśmy, Kasia, Krysia, bardzo miło obgadywałyśmy różnych aktorów, różnych polityków, różnych też tam snujących się naprawdę bardzo ważnych ludzi, ale przyjemnie obgadywałyśmy, przyjaźnie. Aż stanął ktoś, kogo znałam. Było to dawno temu. Zaraz się wytłumaczę, dlaczego dawno. I Krysia mówi, kochanie, znasz Kasię? Więc wyciągnęłam rękę i powiedziałam, Kasiu, nie? Ten ktoś powiedział, Mateczek. I ja w momencie, kiedy mnie dotknął, wiedziałam, że ja nie mogę nie wiedzieć, kto to jest. Po prostu nie mogę. To był Al Pacino, to był Gajos, tylko nie mogłam sobie przypomnieć jego nazwiska. Więc go trzymałam kurczowo i mówiłam, przepraszam bardzo, czy ty jesteś aktorem? A on mówił, poniekąd tak. A ja mówię, ale to pewno grasz w jakimś serialu, ja cię strasznie przepraszam, ja od czasu, kiedy nie piszę seriali, ja nie oglądam polskich seriali. W tym momencie Krysi buchnęła Coca-Cola z radości, a on powiedział, poniekąd. Ja powiedziałam, nie puszczę się, dopóki nie powiesz mi, kim jest. Wiesz, i się tak strasznie wstydziłam, rozumiesz, bo ja wiedziałam, że to jest ktoś znany. A on na to powiedział, źdźbło w swoim oku widzisz, a belki... Tu, belki w swoim oku nie widzisz, a źdźbło w oku cudzym. Przypomnę, że to było wtedy, kiedy był premierem Marek Belka. Więc wiesz, pamiętam bardzo dobrze to przyjęcie. Jęcie, tak. Szczególnie z tej jednej z wielu moich kompromitacji. Jesteśmy w programie Gwiazdozbiór. Ty jesteś oczywiście gwiazdą, ale też w twoich adaptacjach, niech powiedzieć, twoich powieści, kilku, czy też seriali, które, filmów, które na tej podstawie były, no to grały prawdziwe gwiazdy. Ja przypominałam sobie właśnie filmy, które, no, te dwa główne, czyli Nigdy w życiu i Ja wam pokażę. Na pewno w drugim byłaś też współscenarzystką z panem Harrisem Simiczem. W pierwszym też, z Ilonem. Tak? Co tam się takiego zadziało, że właściwie jest to kontynuacja, druga część. A inni aktorzy. Inak, żeby było takie jednak oczekiwanie. Boże, Moniko, weź ty zaproś kogoś, kto odpowie na to pytanie, bo ja bym też chciała wiedzieć. Aha. No. No bo myślałam, że to właśnie jakaś była... Ja bardzo chciałam, żeby zagrała scenka. To była kontynuacja, scenka, bo myśmy się przyzwyczaili jako widzowie. Ale bardzo, no, Judyta była po prostu, Judyta, no. Ale chyba nie, z jakichś powodów albo nie mogli zagrać, albo musieli odmówić. Nie mam pojęcia, jakie to były powody. No rodzice grali, Marta, prawda? Pyska, więc tak, więc może, może to było tak, że rodzice po prostu byli już dojrzali i powiedzieli sobie, co nam tam, prawda? Nie mam pojęcia. Czyli myślałam, że to tutaj też w jakiś sposób, pisząc scenariusz, miałaś wpływ na takie decyzje producenckie? Nie, miałam wpływ i za to bardzo dziękuję pierwszemu producentowi, bo byli inni aktorzy wybrani. Ale wtedy scenka grała w mojej sztuce Pozwól mi odejść, którą Izabela Cywińska, którą uwielbiam, reżyserowała i ja poprosiłam, żeby producenci poszli na to przedstawienie i zobaczyli daną się Stenkę, tak. Która po prostu była Judytą. Ona, rozumiesz, ona od początku była Judytą. Ona w tej mojej smutnej sztuce o umieraniu była również Judytą. I oni zobaczyli i się zdecydowali. I się zdecydowali i zmienili głównych aktorów. Teraz twoje najnowsze książki i książka, której... Miłość w cieniu słońca. Opowiedz o tej książce. No nie mamy... Ale wie, że takie opowiadanie o książce to jest takie... Wiesz co, no książka... Czy ta książka, powiedzmy, różni się od innych twoich książek? Czy wszystkie one się w jakiś sposób od siebie różnią? Ale jest jakimś znakiem czasu w twoim życiu też. Że to jest opowieść mężczyzny o jego wielkiej miłości. Opowieść zamkniętego dosyć faceta. Takiego uszczelnionego, który miał ciężko w życiu, bo miał matkę dosyć taką hardkorową i kobiety, która przeszła pewien etap już i jakoś może nie reagować na jego próby uszczelnienia się, tylko docierać do niego.
Ale nie pytaj mnie, którymi no tak. osobami jestem, bo jestem jedną i drugą osobą. Aha. No i tak zawsze też mówisz, że w twoich książkach, bo niektórzy czasami tak właśnie jeden do jednego starają się, ty mówisz, że najbliżej w Judycie byłaś. No tak, tak. No bo rzeczywiście to były no te losy. To było, ty znałaś te losy nawet. I tam ze szczegółami, natomiast tak zawsze mówisz, i to tak troszkę, zaraz przejdziemy do psychologii, że to zawsze tak trochę jak w psychoanalizie i w naszych snach, że jesteśmy każdą z tych postaci, które nam się śnią. I że każde doświadczenie ona składa i czasami ona jest, wydaje się nawet, że ten bohater jest no kompletnie inny od tego bohatera i właśnie na zasadzie kontrastu jest zbudowany. Ale naprawdę, jeżeli jesteśmy całością, no to sięgam ja jako pisarka jednak. Jednak pisarka, mogę o sobie tak mówić po 20 książce. To jednak wiesz, no sięgam do tego kawałka, który jest mordercą. Mhm. No. Bo mam w sobie dużo gniewu i złości. Mroku. Sięgam do tego biednego kota, który ma złamany ogon i cierpi. Jestem wtedy takim kotem. Jestem też oprawcą i jestem również ofiarą. I ratownikiem. Skrzydeł. I jestem również ratownikiem, jak trzeba. Więc podoba mi się takie bycie pisarzem metodą Stanisławskiego. Ale ja nawet jak pisałam dwie książki jednocześnie, jedną z nich było Trzew od skrzydeł, a drugą Houston, mamy problem. Jedna wesoła, druga przytłaczająca, za to nagrodzona. To miałam dwa komputery. Jeden stary komputer ustawiony przodem do ściany, a na laptopie pisałam w fotelu, wiesz, naprzeciwko okna. I przesiadałam się. Aha. Pamiętam, jak na mnie Anka, między innymi nasza, spojrzała i powiedziała... No tu muszę opanować słownictwo, no, prawda, tak, troszeczkę. Tak. Więc delikatnie to powiem. Czy tobie, Gamoniu, się tak pomieszało w głowie, że nie wiesz, że możesz na jednym komputerze mieć dwa otwarte pliki? No ale nie miałam co. Wiesz, jeżeli chodzi o naszą wspólną przyjaciółkę. Judyta była najbliższa mojemu życiu, ponieważ... Ja mogłam z tego korzystać. Ja tylko dzwoniłam do Anki i mówię, Ania, mogę użyć. Nasza przyjaciółka Ania była weterynarzem i na przykład przychodziła i opowiadała takie historie, że był u niej pan z 7 pieskami świeżo urodzonymi, ona je szczepiła i ona tam pyta imię psa. Bobik. Zaszczepiła imię drugiego psa Bobik, imię trzeciego psa Bobik, imię czwartego, piątego, szóstego, siódmego Bobik. Ona mówi, dlaczego wszystkie pan nazwał to samo? Bo ja jestem Jerzy Bobik, proszę pani. No wiesz, no to przecież człowiek by nie usiadł i nie wymyślił takich historii. Natomiast to już wszystkie inne, a szczególnie ostatnia, jest bardzo odległa od mojego życia, ale znam taki... sposób niemożliwości porozumienia się. Wiesz, to jest... wszyscy jesteśmy w różnych nastrojach, wiesz. Jeżeli ja bym cię zapytała, która godzina, to ty byś nie miała prawdopodobnie na myśli, że ja chcę wyjść, albo ty musisz wyjść, bo to jest takie podtekstowe, prawda? Która godzina, czyli muszę się wynosić. Być może byś pomyślała, ile nam jeszcze zostało do nagrywania programu. No ale są osoby, które na pytanie, wiesz, która godzina, mówią, a o co chodzi? Zamiast spojrzeć w telefon, tak, prawda? Tak. W telefon i powiedzieć 11:32. Więc wiesz, my wszyscy mamy... Czy jesteś zakochana? Jak będziesz w dobrym nastroju, odpowiesz. Ale jeśli cię ktoś zapyta, czy jesteś zakochana świeżo po rozstaniu, no to będzie niedelikatny, wlezie z kaloszami do twojej duszy. Co go to obchodzi? Ja lubię pytać, czy ludzie są szczęśliwi, bo mi się to wydaje ważniejszym pytaniem niż ile zarabiasz albo gdzie pracujesz. Chociaż nie we wszystkich stacjach telewizyjnych opłaca się pracować. A ja znowu. Powiedz, czy ty możesz być szczęśliwa, jeżeli ty śledzisz politykę i tak to przeżywasz? Dzisiaj tak, bo dzisiaj mój mąż oglądał rano i się załapałam. A w ogóle tego unikam. Ale wiesz, też szukam prawdziwych wiadomości. To nie jest tak, że zamykanie oczu
wiesz, no. A czy to też szepnę nie jest strusia, czasami? Nie? Zrobię taki, mnie nie widać. Czasami w taki sposób, że jest to jakiś temat zastępczy. Ja nie mówię o tobie, bo nie wiem, jaka sytuacja, ale że dla wielu osób. Ja znam parę, która by się już rozwiodła, gdyby nie to, kto rządzi i że oni razem przed tym telewizorem zło rzeczą. Bo mają inne problemy, ale tą złość razem wyładowują. A to jest, no do, ale ja to jest sposób dziel i rządź. To jest ten sposób, który oni zastosował PiS przecież. Tak, i oni już znajdźmy nie wspólnego liczy wroga. Nie, tak, i nie liczy się u nich tam, że jest problem z córką czy z kimś i oczywiście coś tam, i jakiś jest konflikt, coś tam, i jeszcze jest kredyt, tylko wszystko będzie. Nareszcie mamy coś. Tylko winnego. Winny jest zawsze Tusk. Nie zapominaj. No, tutaj w każdym małżeństwie mój mąż ze mną nie sypia. Wina Tuska. A znam właśnie takich, którzy właśnie mówią co innego. Ja się od tego... Wina Tuskowej. Ja się od tego odcięłam. Nie wiem, tak, czy, tak, jestem, tak, czy jestem szczęśliwsza dzięki temu. Nie, ale wiesz może, że... To jest też dobry pomysł, dlatego że jeśli jesteś dorosłą, skonstruowaną osobą z odpowiednią wiedzą, to niepotrzebne jest jaranie się dzień w dzień tymi samymi rzeczami, które ciebie denerwują. I tak pójdziesz w stronę urny i wrzucisz tam swój głos, prawda? Odcinanie się nie polega na tym, że to mnie nic nie obchodzi, albo że ja nie będę wchodzić w dyskusję, bo możemy podyskutować o znakomitym filmie Agnieszki Holland, który poszedł do Wenecji, prawda? Albo o fajnych aktorach. Na przykład o moim wnuku, który gra w przedstawieniu 1989, świetnym przedstawieniu. Idź koniecznie, bo ty jeszcze, nie byłaś jeszcze pewna. Nie, nie byłam. Koniecznie do Krakowa jedź albo, bo to jest takie przedstawienie, które, wiesz, metro przy tym wydaje się dużo mniejszym przedsięwzięciem. Bo metro jednak gdzieś tam krążyło obok miłości i tego, jak, prawda, wychodzimy z cienia, a to jest naprawdę o bardzo ważnych przemianach w naszym kraju. A zrobione znakomicie rapowo i świetni artyści. Więc lepiej o tym rozmawiać. Otaczajmy się ludźmi, których lubimy, którzy coś wnoszą do naszego życia. Ja szczęśliwie mam męża muzyka, który oprócz tego, że niestety ogląda newsy i mnie informuje i mówi, nie można nie wiedzieć, kto jest, i tu rzuca jakimś nazwiskiem, którego nie będę promować, to on jeszcze gra i ćwiczy na fortepianie. W związku z tym, wiesz, troszkę mi się to równoważy. Ja wtedy, jak on ogląda telewizję, siedzę w kuchni, potem sobie dla wyrównania puszczam Zbrodnie. Oczywiście Zbrodnie amerykańskie, gdzie wszystko się dobrze kończy, bo zbrodniarz zostaje złapany. Mm-hmm. Ja wtedy oddycham z ulgą. Czyli lubisz jednak happy endy? Bardzo. Tak? A poza tym, gdzie zbrodnia, tam kara, i widzisz, wracamy w ten sposób. Nie, to ja też lubię takie, że jednak to, że właśnie... Oglądam dobre filmy. No. Oglądam i uwielbiam po prostu znakomite amerykańskie seriale. Wczoraj zaczęłam oglądać Terapię bez trzymanki. Tak, na jakim to jest? Wiecie, na jakim to jest? Jakiś Apple czy coś. Wnuk mi założył, wiesz, bo ja to, jak mawia nasza przyjaciółka, czy tobie się w głowie, że nie umiesz? No nie umiem. Muszę mieć kogoś, kto mi założy, powie, jak wejść, którą ikonkę nacisnąć. Ja tak, już niby nawet mam wytłumaczone, ale do pewnych rzeczy nie mogę, bo potem jeszcze raz zaloguj, potem jest tam znowu jakieś hasło. Albo coś takiego. I nie mam, albo koniec. Albo odśwież, no, albo właśnie, no tak, jaki mail, skąd nie mogę wiedzieć, jaki nie, mail. Nie, był, wiesz, no. I tu przechodzimy do tego, tak? Czy ty się, powiedz, no nie tyle nie boisz, ale czy myślisz na przykład o tym, że może takim większym wrogiem i bardziej sztuczna się... No. Niż politycy. No, oczywiście mogę powiedzieć, że nóż tak samo służy do krojenia chleba, jak do zabicia kogoś, prawda? No. Nie, uważam, że sztuczna inteligencja nie jest nożem, którym można pokroić chleb. Tylko? Tylko służy do zabijania. Do... Sorry, bo... No. No. No wiesz, no czytałam te zabawne rzeczy, pokazywała mi oczywiście przyjaciółka, prawda, bo ja nie jestem w stanie sobie znaleźć tego w telefonie, jak sztuczna inteligencja odpowiedziała na pytanie, kto w rodzinie Muminków był, nie wiem, tam
zielonym duszkiem czy coś takiego i sztuczna inteligencja odpowiedziała, to nie był zielony duszek, zapomniałam. I sztuczna inteligencja odpisała, że to była ważna postać w Muminkach i on właśnie dużo ten zielony duszek podróżował. Otóż nie ma w ogóle zielonego duszka. Aha. Więc ja bym się raczej bawiła chwilowo, wiesz, no, czy w Małym Księciu ten kotek, którego spotkał Mały Książę na pustyni, miał na imię Pluszaczek. I wtedy sztuczna inteligencja odpowie, ten kotek był bardzo przyjazny Małemu Księciu. Więc ja mam taką sztuczną inteligencję, przepraszam cię, inteligencja sztuczna, głęboko gdzieś. Aha. A jednocześnie bardzo nie chcę, żeby ta sztuczna inteligencja zajęła twoje miejsce, zajęła zdjęcie pana, czy zajęła moje miejsce, ponieważ ona będzie sztuczna. Ona nawet jeżeli się nauczy rozpoznawania moich uczuć, to nie nauczy się rozpoznawania swoich uczuć, bo ich nie ma. Bo to będą rzeczy wygrane. W programie, który też prowadzę, była gościem pani profesor Aleksandra Przegalińska, właśnie profesor filozofii zajmująca się sztuczną inteligencją. I rozmawiałyśmy o tym, że gdyby sztuczną inteligencję, która coraz bliżej jest człowieka, też się personifikuje, robi się takie, prawda, żeby twarz miała i tak dalej. Żeby taką rozłożyć na czynniki pierwsze u psychologa, to wychodzi nam klasyczny typ psychopaty. Psychopaty, neurastenika, skutecznego psychopaty. Skutecznego oczywiście i socjopaty. Oczywiście. Osiąga swój cel. I to jest, Więc po co nam to? No po to, żeby szybciej można było policzyć, ile jest 11 razy 11. No myślę, że nie. Ci, którzy będą władali tą sztuczną inteligencją, inteligencja nie zacznie władać nimi, będą chcieli nami zarządzać. No. Nami, 8 miliardami ludzi. No. Ja się na to nie piszę. Ale zobacz, jak już, i też jestem ciekawa państwa zdania, że technologie, które miały nam tak ułatwiać i dawać nam coś, co dla nas jest najcenniejsze, czyli dawać nam więcej czasu. Nam ten czas zabiera. Zabiera. Bo kiedyś, powiedzmy, dodzwonienie się do jakiejś pani i zapytanie się jej, czy tutaj przyszedł coś i ta pani od razu nam odpowiadała i jeszcze nas personifikowała i wszystko było to. Dzisiaj dzwoniąc gdzieś na jakąś infolinię, ile my musimy się nasłuchać informacji na temat, jak są chronione... Na temat RODO, ŚMODO, tak jest. Tak, ale też, że dbając o czas naszego klienta i komfort, żeby zabezpieczamy, nagrywamy i to wszystko i tak dalej. I podnosi osoba, która widać, że chce pomóc, ale też wie, że jest nagrywana, że jest w jakiś sposób też zestresowana tym nagrywaniem i że ona też nie może czegoś powiedzieć, a rzeczywiście tu jest źle zrobione czy coś, tylko ona musi tej firmy swojej bronić i to właściwie albo nas przełączy albo gdzie indziej. Albo podnosi sztuczna inteligencja, która... A nie, mówi, jestem Max, tak. Moja przyjaciółka mi powiedziała, bo ja oczywiście nie odróżniam, prawda? Jest tyle ludzi, różnych psychopatów i socjopatów, że trudno odróżnić ich od sztucznej inteligencji. Ale ona powiedziała mi, zawsze pytaj, jak nie jesteś pewna, jak się czujesz. Aha. Bo on wtedy po prostu powtarza, jestem Max, czy mogę pomóc? Tak. Naciśnij jeden, jeśli chodzi o konto, naciśnij. Tak, to my kiedyś właśnie z moim synem parę lat temu, właśnie nie mogąc się dodzwonić, już z jakiejś złości, która już przeszła w jakieś rozbawienie, zaczęliśmy trochę tam ubliżać temu, bo najpierw prosiliśmy bardzo Maxa chyba rzeczywiście o to, że połącz nas z konsultantem, a on tam podaj kod, numer umowy, czy mogę pomóc? I cały czas przemawia, połącz z konsultantem, dla ułatwienia i zaczynam znowu. Więc zaczęliśmy krzyczeć konsultant. Krzyczeć nie, właśnie mniej więcej tak jakby Ania powiedziała. Ona bardzo co ten Max nam może i co my chcemy od niego, żeby tam zniknął, a on dalej odpowiadał, w czym może pomóc, tak? Czy dobrze rozumiem, że ma coś tam. Więc to było, ale to było w jakiś sposób śmieszne, natomiast to tak przyjmuje powoli różnego rodzaju funkcje. No ale przyjmuje i dzisiaj jest śmieszne, a za chwilę będzie... Ale już nie jest, słuchaj, śmieszne, jeśli chodzi o na przykład rekrutację na studia wyższe.
dawno temu już zniknęły egzaminy wstępne, tak, które wydają się, że szczególnie na kierunkach humanistycznych i społecznych powinny absolutnie być, że, bo ja na studenta się spotka, można rozmawiać i on może gorzej napisał maturę, ale na przykład ma... Ale ma coś do powiedzenia albo tak, wprost przeciwnie. Albo potrafi myśleć przyczynowo-skutkowo, analizować, a nie tylko tam odtworzyć coś z klucza. Dzisiaj tego nie ma, a jednocześnie już jest tak ściśle określone, że to internet, ta sztuczna inteligencja to wybiera, zarządza tym, że no właściwie no nie można. I ci naukowcy, którzy tam są na uniwersytecie, że oni są w taki sposób bezradni, że no, ta sztuczna inteligencja im wybierze tych studiów i wyeliminuje coś, co, będzie... Wyeliminuje tych inteligentnych ludzi, tak, którzy... Tak, co będą poza systemem takim. Co będą poza systemem. No tak, no, ale życie w takim świecie, mam nadzieję, że to nie nastąpi. Mnie na przykład naprawdę nie interesuje. Ja myślę z troską o swoich dzieciach i o swoich wspaniałych wnukach. Bo to jest, że one będą kompletnie odhumanizowane. Że wiesz, dzisiaj 30% dzieci ma depresję lub kłopoty jakiekolwiek psychologiczne. W związku z tym gratuluję likwidowania szpitali dziecięcych temu rządowi. Serdecznie, bo chyba o to chodzi, żeby wszyscy umarli albo zwariowali. Natomiast wiesz, jeżeli dzisiaj głupie 2,5 roku pandemii, wszystko jedno, czy potrzebnej, czy niepotrzebnej, dzieci przestały się porozumiewać. Rozumiesz, siedzi jedno z drugim i ten w smartfonie sobie pokazują, przesyłają sobie nawzajem zdjęcia. Dla mnie to jest strasznie smutne. Ja jednak staję koło płotu i krzyczę, Marzenka. No. No, szczególnie jak nasze telefony tych 20 metrów odległości nie potrafią ze sobą połączyć. Staliśmy się bardziej samotni przez to, grudzimy się. Bardziej no dbajmy właśnie o to, co, jeszcze zostało. Co jeszcze zostało i co jeszcze naprawdę mamy. Tak, i to, ale... I gdzieś ale... jeszcze, jak się można dotknąć, wiesz, tak, aczkolwiek teraz wszystko może być od razu źle zrozumiane, tak. Źle zrozumiane, ale ja zawsze jak rozmawiałam, to wiesz, trzymałam kogoś za ręką, mówiłam, słuchaj, bo to było tak, takie ważne, wiesz, zwróć na mnie uwagę, patrz na mnie. Tak, tak, przytrzymać. A teraz, wiesz, wszystko jest jakieś już takie być obok. Przemocowe to by było już. Tak by było potraktowane być może. Zabijcie mnie. No, trochę ponarzekałyśmy na te nowe czasy. Wiesz, cudownie jest to, że mogę odpalić komputer i obejrzeć sobie znakomity film, który przeoczyłam gdzieś w kinie. Cudowne jest to, że mogę cały się porozumieć. Cały serial, nagle nie czekać co tydzień, prawda? Aha, to najlepiej. Północy przecież. Tak jest. I kruszy. Ala long, no. Ale wiesz co, ale cudowne jest jednocześnie to, że mogę o 1 w nocy porozumieć się ze swoją przyjaciółką w Australii i zapytać, jak się czuje, bo tego... To w ogóle było niemożliwe. No. Ja pamiętam, jak zamawiałam rozmowy międzymiastowe. No. Naprawdę, drodzy widzowie, mieliśmy takie czasy, że się podnosiło i się mówiło, poproszę, poznaj numer taki i taki, a pani odzwaniała. I albo na poczcie kiedyś, się zamawiało. Na poczcie. Już nie mówiąc o międzynarodowym. Mława, kabina 3. Więc... Z jednej strony doceniam, ale z drugiej strony widzę, jak bardzo oddajemy tę część naszej wolności, niezależności, sposobu bliskości. Myślenia, bliskości, takiej normalnej, wiesz, głupio to brzmi, no ale porozumiewania się, no komunikacji międzyludzkiej, jakimś maszynkom, które za nas będą decydować, za nas będą, wiesz, coś robić, jak podlegamy informacjom, które dostajemy. Nie tak. Ale zobacz też, i to też dla państwa ważne, że zobacz, na pewno pod naszą rozmową pojawi się dużo komentarzy naszych widzów. Ale nie mówię tu, no bo myślę, że większość będzie sympatycznych. Tak. Dziękuję. Ale to nie o to chodzi, bo pojawiają się też no, w różnych przecież programach, czy wszędzie. No, internet też dał pewnego rodzaju anonimowość i możliwość właśnie czegoś takiego, że eskalacji nienawiści i wyrażania jej. Ciekawe, że nie dał takiej eskalacji w sensie miłości i wyrażania jej. To jest zawsze ciekawsze powiedzieć komuś, prawda, nienawidzę cię i zgnij, te parszywa suko. Ale to zobacz, to wiesz, zależy, gdzie wejdziemy. Wyglądasz, nie, no to zależy, gdzie wejdziemy. Wejdziemy na Instagrama i tam więcej będzie serduszek i takich tej pustych kalorii emocjonalnych, tak jak ja nazywam.
A z kolei, jeżeli wejdziemy na Twittera, który jest bardziej polityczny, no to tam będzie ostrzej. Mam tylko Instagram i nie umiem wchodzić na pozostałe media, za co bardzo przepraszam. W związku z tym masz serduszek więcej. Tak, i daję też serduszka, bo... Tam jest miło i jest ta miłość, tylko no, co to znaczy, że ona troszeczkę zastępuje, no jak właśnie mówię, te puste kalorie? Nie, to wiesz, to nie zastępują, ale też... anonimowość, ja nie jestem anonimowa w internecie, ty też nie jesteś anonimowa, więc spotkajmy się z kimś równym, z jakimś Jankiem Biebrzyckim, rozumiesz, który też istnieje, a nie z jakimś sztucznym botem, którego zadanie jest, rozumiesz, albo ktoś, bo został... Albo ktoś, który występuje. Wiesz, nie umie... inaczej swojej frustracji przerobić, tylko będzie pluł. Tak jak to Gombrowicz kiedyś powiedział, największym osiągnięciem Polaka jest wynieść kogoś na postument, a potem go opluwać. A potem go opluwać. Więc wiesz, no, opluwa się osoby jakoś znane, prawda? Nikt nie opluwa anonimowego pana, który przeszedł ulicą obok sklepu mięsnego, bo to nie daje tego efektu. No inaczej się opluwa. Jestem przeciwna nienawiści, ale rozumiem, że o to świadczy tylko o frustracji olbrzymiej ludzi, którzy też są karmieni fake newsami. Jeżeli badania mówią, że my chętniej, uwaga, wierzymy w fake newsy, to znaczy, że niepotrzebna nam już jest sztuczna inteligencja, że już ale jesteśmy... Ale może sztuczna inteligencja tak właśnie to wyliczyła i tak nam powiedziała. I my też już nie wiemy, czy to jest fake news, że my wierzymy w fake news. Tak, ale wiesz, wiara w fake newsa, no jeżeli ty mi powiesz, że to nie jest szklanka wody, no to... No ale co, mam, ale mam w to uwierzyć? No tak, ale też weszliśmy też... Mogę się z tobą nie kłócić na ten temat. Tak, ale... możesz swoje uważać, no ale wiesz, weszliśmy też trochę tak, jeszcze sięgając tych lat, że tak powiem, baumanowskiej tej płynnej ponowoczesności. No. I teraz wszystko jest właściwie płynne. Płeć jest płynna, wiek jest płynny. Wiesz co, ja nie jestem płynna. No ja też nie jestem płynna, ale w jakiś sposób zaczyna się to, wiesz, coś, co kiedyś było traktowane, że jest jakiegoś rodzaju zaburzeniem tożsamości, które wywołuje cierpienie i trzeba pomóc, teraz no właściwie staje się powiedzenie, że to już zaburzenie jest czymś. Mówimy coś bardzo teraz niepopularnego, ale... Wiesz co, granice są zawsze potrzebne, ale myślę, że masz rację w tym, że nie odróżniamy granic człowieka, który bawi się sobą. Albo szuka uwagi po prostu. Albo szuka uwagi, albo też szuka drogi dla siebie, czyli próbuje być mężczyzną, próbuje być kobietą, próbuje być dzieckiem i tak dalej. A ludźmi, którym jest niezwykle potrzebna operacja, absolutnie, pomoc psychologa, absolutnie, zmiana płci, zmiana tożsamości, tak, ponieważ naprawdę nie urodzili się we właściwym ciele. Tak, absolutnie się zgadzam. I wiesz, tu, gdzie nie ma tej granicy i gdzie właśnie ona zaczyna być płynna, to zaczyna się nienawiść, zaczyna się eskalacja złości i wrogości do innych osób. A to jest kiepskie, bo to wyniszcza tylko tych, którzy nienawidzą. Naprawdę. No nie wiem. Nie wiem, bo też mi się wydaje, że no bardzo... My troszeczkę mówimy też z perspektywy osób, które mają większe doświadczenie życiowe. Czyli są stare. Ja na przykład. Monika jest przy mnie dziecko. I w związku z tym różne rzeczy przeżyłyśmy i jakiś tam, nie wiem, właśnie jakiś hejt. No sobie z tym poradzimy, tak? Są inne rzeczy, które nam dają, są ważniejsze, albo coś nam dają, tak? I rozjaśnią nam te takie jakieś rzeczy, które... Czy się można po prostu do nich przyzwyczaić? Natomiast czy ten, który właśnie coś z nienawiścią do kogoś napisze, czy powie, czy reaguje i ten ktoś nie jest w stanie tego ciosu oddać, tylko właśnie przyjmie do siebie, no więc on cierpi. To nie tylko tak cierpi ten, który nienawidzi. Nie, to jest tak, oczywiście, więc to jest, że racja. Ten będzie cierpiał, kto nienawidzi, zada cios, a ten cios zostanie zlekceważony, albo ośmieszony, albo coś tam. A więc to wtedy... Wiesz, ale ciosy przyjmujemy za każdym razem i nawet jeżeli
my sobie jako osoby dojrzałe z tym radzimy, to nie radzą sobie z tym dzieciaki w szkole. To prawda. Nie radzą sobie ludzie, którzy są wrażliwi. No jednym słowem, trudno nam poruszać się i żyć w świecie nienawiści. W związku z tym świat mojej miłości będzie zawsze lepszym światem. Rozumiesz? I być może to jest trochę myślenie magiczne, ale ja mechanizm obronny. Spotykam, wiesz, niezwykłych ludzi. Nasza serdeczna koleżanka umarła w zeszłym tygodniu. Ja u niej byłam 3 dni przed śmiercią. Byłam tam z przyjaciółką i następnego dnia ta przyjaciółka do mnie przyszła wieczorem i przyniosła mi od pielęgniarki, która mnie rozpoznała, a której ja nie poznałam, płytę Stanisławy Celińskiej, bo będzie mi też potrzebna pociecha, bo ona to wie. Piękne. No powiedz mi, jak człowiek może wpaść na to, że ja byłam u kogoś ciężko chorego, to ta pielęgniarka szuka osoby, która ze mną była, ponieważ ja napisałam pocieszki, które ją pocieszają. W związku z tym ona mi szczególnie tę płytę z czwartą piosenką. Sztuczna inteligencja by tego nie zrobiła. No. Więc wiesz, szukajmy po prostu naprawdę dobra. Nawet w tych rzeczach, które są nam nie na rękę i nawet w tej głupocie, która się jakoś przewala, w tej dezinformacji, która ma nas skłócić i ma, wiesz, szukajmy też źródeł, no. Jak moja przyjaciółka, aktorka, przeczytałam o niej nowy narzeczony, czy znowu jest w ciąży, to zadzwoniłam, była to Olga Bołądź, zadzwoniłam, żeby się upewnić, czy ten i czy rzeczywiście. Ponieważ wolę wiedzieć. No, gdyby napisali Monika Jurzelska... Jest w ciąży, to byś wiedziała, że nieprawda. To bym zadzwoniła do ciebie i zapytała. Już w wieku 60. Chociaż nie, proszę, jest właśnie... Ale słuchaj, pani, no są odłóżne rzeczy, tak, to nie wiadomo. Ileś lat temu też pani 60-letnia... Ja wolę sprawdzić. Tak, okay. To, co mogę, ale wolę sprawdzić. Myślę i tutaj też polecam. Wracajmy do filozofii antycznych, do stoicyzmu i do sceptycyzmu. Mój przyjaciel Andrzej Wiśniewski, z którym... Też zmarły, proszę państwa, bo my dzisiaj tak... I których cudowny psychoterapeuta, tak, rodzinny, tak, i cudowny z laboratorium filozof, tak. On powiedział, że najbardziej na świecie boi się ludzi bez wątpliwości. I w tym jest jakaś też prawda. Jeżeli spotykamy kogoś, kto wie, jak ma być, jak mamy żyć, jak mamy wyglądać, co mamy myśleć. No i tu trochę z tymi granicami, prawda? To wystrzegajmy się go serdecznie, ponieważ to robił Hitler, to robił Kim Il-sung, to robił Stalin. To byli ludzie bez wątpliwości. Więc zawsze z szacunkiem podchodzę do kogoś, który mówi, sądzę, nie wiem na pewno, ale... Ale to tak na koniec prawie. Ja pamiętam na zajęciach na polonistyce, już nie pamiętam, który z profesorów mówił, pamiętajcie, że jako humaniści musicie, jeżeli wchodzicie w jakąś dyskusję, żeby wykazać się, że jesteście humanistami, musicie powiedzieć tak, moim zdaniem, wydaje mi się, oczywiście, myślę, że, żeby dać przestrzeń drugiej osobie, żeby ona swoje zdanie powiedziała. Dzisiaj to są słowa niepotrzebne, jeżeli my patrzymy, jak dyskusja wybiła właśnie, no to jest tam, ja pani nie przerywałem, ja pani nie przerywałem. I właściwie... No tak, albo tam... moja osoba nic nie wie na ten temat. To mnie zawsze bawi i będzie tak bawiło do końca życia. Ale to zobacz, jak to pięknie można siebie, wiesz, wypreparować i tak siebie ochronić, wtedy tak tylko mieć tą... Tak, wtedy mamy tak jakąś osobę, tak, która nie ma wiedzy na ten temat. Tak, i zrzucić winę na tego trzeciego, tak, czy tą trzecią osobę. Kasiu, tak, to jest... Ja myślę, i ja tak też tak byłam uczona, wiesz, no, i to są dobre słowa, bo to są takie słowa, że to... Chodzi o mnie, to nie jest prawda, którą ja objawiam światu. Ja nie jestem Chrystusem do głoszenia prawd. Natomiast tego mogę się dowiedzieć od kogoś, co on myśli. Tak, może ja nie mam zdania. Bo ja myślę tak, a może ty i może on ma rację, a może obie mamy rację, tylko z innego punktu. A może w ogóle nie chodzi o rację, no, tylko chodzi o to, rozmowę, żeby się wymienić, żeby był między nami jakiś przepływ. No. Wiesz, no ta pielęgniarka z tą płytą, to sobie pomyślałam, że to jest taki cudny, taki przepływ. Zobacz, ile osób. Ja byłam u Basi z Marzeną,
Marzena spotkała pielęgniarka. Pielęgniarka dała Marzenie płytę. Płyta wróciła do mnie, z Marzeną siedziałam i słuchałam. Jaki to jest przepływ energii dobrej. Tak. Czegoś takiego pomyślałam o pani, pomyślałam o tobie. Pamiętasz, to było coś takiego przesyłanego? Właśnie widziałam, żeby w internecie to był ten łańcuszek świętego Antoniego. Tak, ale ja nie wiem, czy łańcuszek świętego Antoniego. Ale coś takiego, ale to też było z jakiejś tam dobrej intencji, było... ale tam było trochę z szantażem, że jak nie wyślesz, to coś... To się stanie. Tam, do iluś tam siedmiu osób. Nic się nie stanie. Tak. Ale jak to miło jest, wiesz, powiedzieć do obcego człowieka, ładnie pan wygląda, albo pani ma śliczną spódnicę, jeżeli ta spódnica jest śliczna. Przecież to nic nie kosztuje. No. Nie wiemy nic więcej o tym człowieku, który stoi, tak, rozumiesz, na ulicy, ale on istnieje jakoś. No. Myśmy zapomnieli o tym, że możemy sobie mówić miłe rzeczy, tak, a nie tylko zobacz, jak to wygląda. Tak, ale jednocześnie... Już miało być na koniec, ale nie będzie w takim razie na koniec. Też zwróciłam uwagę na to, jak my się właśnie też przez te, nie wiem, Instagramy, ale też amerykanizację naszej kultury. Kiedyś na takie pytanie, kiedy się spotykało kogoś ze starych znajomych, czy kogoś takiego, co słychać tam, no to tam jest po miejscu to, a no stara bieda, tak, albo coś tam. No wiesz, no nieźle, ale coś, prawda, że no, nie wypadało się od razu jakoś chwalić wszystkim. A szczególnie jakimiś rzeczami, które zawdzięczamy pieniądzom. A tutaj w tej chwili czułam, że też jakaś koleżanka, którą spotkałam, kiedyś była mi bliska i widzimy się raz do roku czy rzadziej i ona właściwie od razu, no już to mówię, żeby to było poznane, ale właściwie ona mi od razu atakuje, gdzie kupili za granicą dom, chociaż o to nie pytam, ona w kontekście psa może mi to powiedzieć swojego. O to kontekst. Tak. Że, gdzie kupili dom, że troszeczkę na tej zasadzie jeszcze o mężu, który rozumiem, że ten, trochę jakby to było mój mąż z zawodu jest dyrektorem, chociaż ja wiem, kim jest jej mąż. Chociaż ja wiem, kim jest jej mąż, ale jakby potrzebuje ona jeszcze takiego jakby u mnie utrwalenia, poza tym, że myśli sobie, że może mnie będzie przykro, bo nie mam męża i to jeszcze dyrektora. W związku z tym to może być... Ale to jest taki też psztyczek, wiesz, tak, a ty co? Jest... Bo co prawda, Monika, no ty jesteś sławna, masz program, ale wiesz, no masz też dom. Masz nie faceta, mam, no który, nie, wiesz, no nie, ci Porsche Cayenne kupił, no a ja mam. No. Ale to są takie drobne, takie, wiesz co, Amerykanie się nie chwalą od razu tym, co mają. No nie, tylko, że mówią, że jest dobrze, że jest okej. Wiesz, jak ich dopytasz, to możesz się czegoś więcej dowiedzieć, ale też nie epatują narzekactwem. Rozumiesz? Tak. A my też po przyjaźni się spotkamy. O matko, nie. Ale myśmy zaczęły, no ale to też może w naszym wieku to mówi ten umarł, ten umarł, by to były Ania, Jurek, Marek. Umierają wspaniali ludzie, którzy dawniej w ogóle nie umierali. No, i ale to, jest to też, no my też jak powiedział też, Tuwim. Tak, tak. I też wchodzimy w... Ale możemy się ucieszyć, że my żyjemy. Że my żyjemy. Możemy się ucieszyć, że my jeszcze pamiętamy taki czas, który być może wróci, takich zabaw na trzepaku. Tak. Niekoniecznie z pedofilem w tle. Takiego czegoś, że jednak ludzie są stworzeni do życia razem, że my jesteśmy plemieniem, że my nie jesteśmy osobnymi jednostkami ze smartfonem w ręku. Poza tym wystarczy naprawdę 3 dni bez prądu, żeby się okazało, czy mamy jakiś adres, czy pamiętamy, czy umiemy dojechać bez GPS-a. No, ja nie wiem, czy ja potrafię gdziekolwiek. Tu na pewno nie. Rozumiem, że tak, po prostu zagubiliśmy coś, nie zagubiliśmy, ale może my mamy przypominać o tym, że jest gdzieś jeszcze... Ale widzisz, tylko że my już jesteśmy troszkę tak i to jakby ten mainstream pokazuje, że czy zawsze był trochę, no nie, kiedyś było tak, że jednak starsi są jakimś autorytetem. Potem zaczęło się w latach 60. to zmieniać i... No a potem już cała trochę rewolucja kulturalna jakby to zmiotła też, młodzi mają rację, bo są bardziej nowocześni, prawda? I to w jakiś sposób... Czasami mają. Tak. Czasami mają. Ale już raczej trochę my jesteśmy głupie przez to, że tych guzików tam właśnie nie wiemy i tu zaloguj się, a tutaj już jakieś hasło. I ci młodsi to lepiej wiedzą i niekoniecznie ktoś nas pyta, ale też to, co pewno zauważyłaś,
ile jest jakichś takich funkcji, że nie wiem, w rodzinie się mało rozmawia, bo wszyscy w telefonie i dziecko ma jakiś problem, albo rodzice w końcu zauważają, że dziecko może mieć problem, albo psycholog szkolny, który zajmuje się tylko dysfunkcjami i określeniem, czy jest dysgrafia, czy tego, bo takie ma dać, a nie powiedzmy zajmować się jakąś tam terapią. I co rodzice robią? Nie to, że rozmawiają z tym dzieckiem, tylko od razu do terapeuty wysłać. No wiesz, jak mają pieniądze. Psa się nie słucha. Jak, no tak, ale no, mówimy o tych, którzy... Tak, tak, jasne. Psa, wychodzimy z psem na spacer, który siedzi cały dzień w domu sam, my wychodzimy na spacer, idziemy i rozmawiamy przez telefon. Nie rzucamy piłki, kija, nie bawimy się z tym psem, żeby nawiązać z nim jakąś relację, żeby było rzeczywiście zawsze. A potem co robimy? Pies się nie słucha, idziemy do behawiorysty. Wszystko tak jakby było, a tak naprawdę no to, no to trzeba iść do dentysty. Słuchaj, cieszę, że jest. Trzeba iść do dentysty, bo wiadomo, że sami sobie zęba nie wyleczymy, ale z dzieckiem można porozmawiać, a psa też jakoś ułożyć samemu. Ale wiesz co, dopóki ktoś wyniesie choćby minutkę zastanowienia z tego, co z rozmowy może wynikać, a nie z szukania tylko w wujku, rozumiesz, gogle, prawda, co robić, jak dziecko ma zieloną sraczkę, tylko dowie się od jakiejś babci, cioci, przyjaciółki, to i tak nie jest źle. Ja się tylko boję tego, że to i tak może zaniknąć. No i tyle. No. A związki między ludźmi naprawdę są wartościowe, nawet jeżeli są trudne i nawet jeżeli się rozpadają, to coś wnoszą do naszego życia, uwrażliwiają nas i powodują, że nie jesteśmy sztucznymi marionetkami, które ktoś może wodzić za nos. Bo to, co też mamy od przyjaciół czy od znajomych, to jest, stary, nie tak. Ty wysłuchałeś... wiesz, tylko kawałek czegoś. Cała wypowiedź to była... Tak. No nie, bo on powiedział, że, nie wiem, nienawidzi lasu. Nie, nie, nie. On powiedział, że nienawidzi lasu palonego w Hiszpanii. Więc wiesz, to inni ludzie też nas trochę przytrzymują, żebyśmy tak się nie wkopali w ten własny grób przedwcześnie, tylko tak, żebyśmy gdzieś pomyśleli, coś zrobili. I tego się trzymajmy. I tego się trzymajmy. I to wiesz, ja zawsze proszę gościa, żeby może powiedział jakieś credo na koniec, albo coś zareklamował, albo do czegoś zaprosił. Ty już właściwie w jakiś sposób credo powiedziałaś. Tak. Tak, tak. Tylko to powiedziałam credo, bo nie wymyślę innego credo. Dobrze, to credo nie wymyślaj. To teraz do jakiej książki byś chciała zachęcić, czy filmu, czy... No wiesz, no nie mogę zachęcić do swojej, dlaczego? Bo bym była jakąś głupią babą, która, wiesz, o, przeczytajcie moją książkę, nie? Grocholo napisała książkę. Nie. Przeczytajcie sobie, drodzy państwo, Na nowo małego księcia, który jest piękną opowieścią o miłości. Przeczytajcie sobie Na nowo książkę Oskar i pani Róża, która jest piękną opowieścią o życiu, śmierci i miłości. I na tym... Przestańcie czytać, jeżeli nie chcecie więcej. A w ogóle czytajmy. Dzięki, Kasiu. I czujmy. I czujmy. Dziękuję. Dziękuję ci za bardzo, Moniko. Kochana. No.